Dawid Ogrodnik pojawił się stosunkowo późno na naszych castingach. Dawid grał w tym czasie w Krakowie w teatrze i do roli był ogolony na łyso. Przyjechał w dresie i wyglądał jak, prawdę mówiąc, młody chuligan, jak kibol, niebezpieczny kibol jakiejś drużyny. I prawdę mówiąc, miałem taką refleksję, że na pewno to jest zdolny chłopak, po tym jak kiedyś spróbowali tam jakąś scenę, że to jest na pewno bardzo zdolny chłopak, ale kompletnie nie do tej roli, dlatego że to jakby szukałem innej wrażliwości, nie szukałem chuligana. Zaprosiłem go na rozmowę, długą razem porozmawialiśmy sobie o życiu, o sztuce, potem spróbowaliśmy jeszcze raz i w tym momencie właściwie już jakby no byłem przekonany, że to jest ten ktoś, komu będzie można zaufać i podjąć te prace i tę podróż, żeby stworzyć Mateusza. Dawid wykonał ogromną pracę jakby samodzielną, pracując właśnie przede wszystkim nad ciałem i nad rodzajem pewnej transformacji, która mu się fantastycznie udała, gdzie jakby dokonał pewnej transformacji z Dawida Ogrodnika w Mateusza, w postać filmową i stał się na kilka długich miesięcy, bo to były 3 okresy zdjęciowe, stał się kimś innym, stał się Mateuszem. Jak on był po prostu Mateuszem, to jakby też ta praca wyglądała inaczej, bo ja już jakby pracowałem z postacią. Ten aktor już nie musiał wchodzić właściwie jakby tak, on po prostu był Mateuszem. Omawialiśmy się oczywiście na pewne stany psychiczne, mówiliśmy o czym jest scena, czy jakby taka klasyczna jakby praca nad sceną, ale on przede wszystkim stał się tą postacią. Jak on już był tą postacią, to już wiedziałem, że jest w stanie zagrać wszystko właściwie. Znaczy przyjęcie wczoraj tutaj w Gdyni było bardzo, bardzo gorące, równie gorące jak w Montrealu, gdzież prawdę mówiąc obawiałem się tutaj tej projekcji, dlatego że no, własna publiczność, pokazywanie czegoś przed własną publicznością jest chyba najtrudniejsze dla reżysera. Łatwiej się pokazuje film po prostu za granicą, zwłaszcza na festiwalu, gdzie jakby nikt nie zna tego filmu i nie ma co do tego filmu publicznej żadnych oczekiwań. To jest zupełnie inna sytuacja, bo w Montrealu inna sytuacja była tutaj, dlatego tym bardziej jakby no cieszy tak gorące i ciepłe, gorące przyjęcie filmu tutaj w Gdyni. No jak ja się z tym czuję, no czuję się fantastycznie, no chcę się żyć, co mogę więcej powiedzieć.